Witam, tutaj Wichu 1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta Running Red FTB. Właśnie tu produkujemy Invar i będziemy produkować tutaj kable i zrobiłem tutaj taką w górę platformę do góry i tam jest platforma właśnie i tam będą wiatraki. Wszystkie te przeniesione i teraz zastanawiałem się nad sposobem przetransportowania energii z góry w dół. I jest kilka rozwiązań, jednym z tych rozwiązań jest Tesseract, ale pomyślałem, że im więcej wiatraków będzie w górze, tym mniej większe straty będą, więc to odpada. Z drugiej strony mogę pociągnąć kabel bezpośrednio tutaj tam, ale to jest bardzo daleki dystans i będę potrzebował bardzo dużo stali i redstone'u, więc to też odpada. I wpadłem na taki pomysł, że zrobimy sobie dwa razy ten najlepszy energy cell. Postawimy jeden na górze, drugi na dole. I pomiędzy tymi energy cellami zrobimy coś takiego, że będzie tam kabel transfer node ten. I zrobimy właśnie tak, żebym nie musiał do każdego wiatraka osobno dawać transfer node'a, że na górze... jak to wam wytłumaczyć? Po prostu zrobię to i zobaczycie i powiem czemu jak. Bo tak będę tłumaczył i tak nie zrozumiecie pewnie. Ale dzięki temu będę bardzo oszczędzał na kablach, ponieważ energy... te kable... energy pipe są bardzo tanie. Więc... czemu nie? Dobra, teraz się tak zastanawiam, skąd ja mam tutaj Certus Quartz Dust, skoro nie można za bardzo niczego tego uzyskać. Nie mam pojęcia w ogóle, skąd ja to mam. Jeżeli wy coś wiecie, to napiszcie, bo ja naprawdę nie mam pojęcia. Nie da się stworzyć ani kwarcu tego, ani dustu. Nie da się. Jedynym sposobem są te pszczoły. Z tego co widziałem. No ja nie mam pojęcia. What the fuck? Tak samo Sex Nihilo, tych sejwów się też nie da skrafcić. Masakra, skąd ja to mam? No nic, ale teraz jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Tutaj się to skrafciło, mamy ten, jeszcze to włożymy więcej i jeszcze ironu więcej potrzebuję, który jest tu gdzieś. A jest, super. Pam pararam, o nie tu. Pam pararam, tu. Dobra, więc teraz tak, tutaj trochę przemieniłem, to trochę przerobiłem, więc ten drum już jest tu niepotrzebny. Tutaj już też nie ma wiatraka, jest to połączone z tym bezpośrednio, żeby po prostu było fajnie. No i tutaj już mam przepełnione to, więc będę musiał tutaj albo ulepszyć skrzynkę, albo w ruch to wprawić. Czyli sezonki będą w dół szły, a drewno będzie leciało do Coke Bricków, znaczy Owenów. Dobra, więc teraz robimy ten kabel. Potrzebujemy Inwaru, Inwar mam. I potrzebujemy Enderium. Tylko jak to się robiło? Aha, tego też potrzebujemy. Piroteum i blend. To shiny metal potrzebujemy, a shiny metal zdobędziemy za pomocą Blood Altar. 3, 2 lit ingot może być. Dobra. Więc czas to zrobić. Lead, gdzie jest lead? Tu jest lead. Troszeczkę leadu. Potrzebuję 2. No. Dobra, mam wszystko, co jest potrzebne, żeby zrobić właśnie enderium. I to było chyba to, tak? I 3 razy to, tutaj tematu. Dobra, mamy 8 enderium blend i potrzebujemy jeszcze pyroteum, czy jako tako. Więc mamy tutaj teraz 4 tego. I możemy sobie zrobić enderium tutaj. To było to. Plus to. I to nam się skrafci. I wtedy możemy zrobić od razu sobie już zobaczyć. Thermal.
Co wymagane jest na to? To jest wymagane na to, a żeby to zrobić, musimy iść tą i dużo. O Jezu. Czemu tak dużo? A ja myślałem, że jeszcze chyba mam jeden Enderium. Tu mam 4 jeszcze te. 101 Ender Pearl. Rezonant. Nie mam. Straciłem chyba. Możliwe. Bardzo. A miałem. To może mam gdzieś zadanie, które jest niegotowe. Jeden quest. Nie, tu nie. A tu? 4 questy. Nie. Tu? 2 questy. Na pewno nie w tych pierwszych. No nic. Nie ma. Dobra, więc tak. To już się skrawciło. Mamy 8 Enderium Ingot. I jeszcze muszę sprawdzić jedną rzecz na szybko. Jak to zrobić? Electrum, Hardened Glass. To mamy. Lead mamy. Czy to musi być to? Musi być. Co najmniej 2. Dobra. Jako tako się to zrobi. Tylko boli mnie ten redstone. Bardzo. A tak bardzo, bardzo mnie to boli. Więcej redstone'u, więcej redstone'u. Okej, jak trzeba, to trzeba. Więc. Elektrum, jak się robiło? Aluminium, gold. Lub też... to na pewno nie. To na pewno nie. Nie. Wróć. Dobra. Tak na pewno nie będziemy robić. Jest to możliwe, ale... kosztowne. Tak. Tak. Tak będziemy robić. Jest dużo lepiej. Dobra, postanowiłem przyspieszyć produkcję redstone'u, dlatego automatyzujemy właśnie sobie liquid crafterem nieco to. Tylko od dołu musimy wyjście zrobić i tu mamy tak, tak. Tutaj ustawiamy sobie teraz po kolei. Hop. I tyle, ile będę chciał redstone'u, tyle wkładam piasku. Więc na przykład włożę sobie tutaj, tylko jeszcze musimy tu ustawić. O, tak. Pneumatic servo. I to. Dobra, więc krew jest. I teraz tyle, ile będę chciał, na przykład chcę mieć z połowy tego, to tyle sobie skrawcę. Tylko, że jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Za chwilę ją zrobię. Pararam, pararam. Znaczy zrobię. Już mam ją. Gdzieś tu. Była? O, jest. Super. Mega. I postawimy sobie to na przykład na górę. Mam nadzieję, że to nie będzie na to działało. No. I resztą się automatycznie nam krafci. Tyle, ile chcę, tyle wkładam tego sandu. Więc chcę jeszcze troszkę więcej. Bo tego resztą jednak chcę mieć dużo. A Life Essence jest też dużo. Zresztą jak będzie automatyczna produkcja tego, tej krwi taka dużo większa, to będzie już bardzo, bardzo szybko to szło. Dobra. Jeszcze tylko to zakryjemy. A, super. Dobra. Teraz. Co to było teraz? Aha, już wiem. Dobra. Potrzebujemy jeszcze więcej trochę tego złota. Jeszcze i... lidu? Ja, lidu to było. Na pewno. Lid, please. Lid. I złoto. To było chyba tak. Tak. Tak? A może i nie? Nie, jakoś tak było. Dobra. Mamy tu jeszcze więcej lidu. Tutaj, prawie. O, teraz mamy.
A tu jest więcej, dobra. Pararam, pararam. Dobra, jak to było? Elektrum. Elektrum, 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 elektrum. Aluminium, nie lid. Aluminium mam akurat tutaj. Złoto. I to. Boże. Naprawdę musi być osądne? Tak, o jest. Dobra, więc teraz tworzymy sobie tę. I czy nie chcę tylko zautomatyzować? To są tylko dwa kliknięcia, tak naprawdę. Dobra, to się to zrobi. Po prostu zmienię ten przepis na szybko i już. Żeby się nie pieprzyć. Czyli ten bucket idzie na górę. Sio. Złoto i aluminium. I dajemy. Tyle ile chcę. No dobra, niech się krawci. Aluminium, złoto. Raz, dwa, trzy, cztery, tak do pół staka. No. Będzie dobrze. Czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy. Starczy. Dobra. Sio. Nie chcę więcej. Bynajmniej nie teraz. I musimy zrobić thermal expansion. Ach, jeszcze jednej rzeczy potrzebuję. Bierzemy to. Idziemy do góry. Tu tyle. A tutaj. No tak. Ustawiamy sobie to na ten kolor. Nie. Tak było dobrze, jak było. O. Teraz tu. I niech się to napełni. Okej, okay, napełniaj się, napełniaj. Wszystko ma polecieć. Super. Mamy enderium na dłuższy czas. I teraz musimy przetopić redstone. Redstone tak gdzieś pół staka. Nawet nie wiem ile mi daje. 100. A ja tam potrzebowałem... 4000. Dobra. Dodałem pół staka, nie? To jeszcze 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, wystarczy. I to powinno iść tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, teraz jeszcze potrzebujemy skrawcić to, czyli hardened glass, diament i elektrum. A hardened glass może mam? 2, za mało. Hardened glass. Tu, lid, obsidian, okej, okay, mam, dobra. Dobra, mam wszystko co potrzebuję, żeby skrawcić sobie to. Bum, mamy to. Dobra. Teraz. No jeden, tylko po jednej potrzebuję tego. Da, to by. Jedna tylko. Tylko jedna. Teraz to leci. Ile mamy tutaj? 4000. Leci tu. I się napełnia. I następnie musimy to przerobić trochę tutaj, więc będziemy potrzebowali tego. A tu się skrafci raz, dwa. Bo mamy wszystko, co potrzebujemy. Ale ładnie to idzie. Nie. Co? A. No tak. Bum. Dobra. Super. I teraz to. To. Nie? To. Lead? No właśnie, lead. Oh, fuck. To. 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 OK, gotowe. I ulepszamy na Resonant Energy Cell. To jest już mega super proste. Super. Nice. I polecimy na górę. Potrzebujemy jeszcze lepszych kabli, a może i nie.
Dobra, to już się zrobi. Nie powinno być problemu, tylko potrzebujemy dużo więcej miejsca. Więc cały ekwipunek idzie do skrzynki. Bo potrzebujemy tego miejsca naprawdę sporo. Cały, calutki. Dobra, wystarczy miejsca. Bierzemy wszystkie wiatraki w górę. A potem na końcu już zrobimy wtedy. Hop, hop, hop. Kable też idą. Bo ich tu nie potrzebuję na razie. Hop, 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 hop. Mamy dużo? Mamy dużo. Dobra, to zostaje, bo tego nie ten. Idziemy do góry. A, pełnię jeszcze może wziąć. Żeby oświetlić górę, żeby tam się nic nie spełniło. Bo już tam pewnie pełno jest mobów. Pochodnia, pochodnia, pochodnia. Pochodnia? O, jest. Mega. I do góry lecimy. Dobra, jesteśmy już na górze. Prawie, że moby, spadnijcie. Proszę. Pchaj go. Dobrze. Sio. Nie chcę cię zabijać. Boże, sio. No. Spadaj. No, w końcu. Dobra, teraz tak. Tu jest dziura, tu jest ta, dobra. To tak, tu będzie stał nasz energy cell. Znaczy nie będzie stał, tylko będzie wbity w ziemię. O, w tym miejscu. Energy cell, dobra. Teraz dajemy wiatraki. Jakby je postawić? Tu mamy 237 power. Na dole mieliśmy 50 power, więc jest dużo, 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 dużo lepiej. Możemy je postawić nawet tak. To tam nie ma różnicy i tak nie będę zaglądał tutaj. Jezu, jak zasuwają. Dobra. Tak. 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 Tak, tak, super, super, ważne, żeby to było to, ponieważ to ma duży przepływ RF-ów i to jest ważne właśnie, przy tym, mniej ważne jest ten, rura, chyba, że będzie za słaba, wtedy to już trzeba pomyśleć, ojejejej, no, zobaczmy, no, rura jest trochę za słaba, ale znaczy rura, kabel można by było tu ulepszyć, więc ja to chyba zrobię i teraz spadamy znowu w dół, bo muszę to zrobić. Sio. Jezu, wyhamuj. Okej, okay. Ulepszymy to prosto, tak bez żadnego tutaj kombinowania. Weźmiemy sobie na ulepszymy sobie na przedostatnią rurę, kabel, jeżeli chodzi o upgrade. Do tego potrzebujemy tego i tego. I teraz to robimy tak, nie, to nie było tak, to robimy tak, 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 dwa, trzy, dużo będziemy potrzebowali, tak, 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 mamy sześć, sześć wystarczy? Chyba tak, najwyżej będę robimy. I do góry. Okej, jesteśmy na górze. I ustawiamy sobie znowu tak. Tak, 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 tak. Tak. O, jeszcze za dużo mam. I zobaczmy teraz wiatraki. No widzicie, teraz idzie w dół i jest teraz super mega dobrze. A tu energia idzie zajebiście szybko w górę. Normalnie cieszy mnie to bardzo. Dobra, jedna rzecz została zrobiona. Teraz czas na drugą rzecz. Otóż przetransportowanie tej energii z góry w dół sam i do tego użyjemy energy cella z extra utilities. O właśnie, już jest na dole ustawione pod wyjście to właśnie taki kolor, a ta energia jest naprawdę fajnie. Dobra, spadamy w dół i tu już robimy szybko, bo to Jezu, prawie się rozbiłem.
bo to nie jest akurat trudne. Weźmiemy kilka enderpereł. To już niepotrzebne. Kilka enderpereł. Trochę redstone'u. Mam trochę mało. Enderpereł, redstone, to się przyda. Dobra, zobaczmy co potrzebujemy do tego. Energy. Potrzebujemy bloku, złota, enderperły, redstone'u, a ten kabel już chyba mam. Nie mam, straciłem. Jeszcze stone'a potrzebujemy. Stone'a, dużo stone'a. Może nie dużo, ale dużo. Więc musimy trochę przerobić. Okej. To niech się przerabia wtedy. Coś tu mam takiego przydatnego? Nie. No cóż. O, enderim. Pararam pam pam. Jezu, ile energii będzie. I tu na dole będzie kolejny cel, tylko że tutaj będzie słabszy, bo tu nie potrzebujemy takiego super mega cela. Ważne, że na górze był ten super mega. Dobra, dorobiliśmy sobie dużo więcej redstone'u. I teraz zrobimy sobie jeden blok, dwa bloki. Cię przydadzą. Chyba tyle. A może i za dużo. Nie jestem pewny. Potrzebujemy to na pewno. No już rozbiłem, dobra. Param pam pam pam. I to. Czyli dwa razy stone. Dobra, tu już mam stone. To dwa razy stone, jedno to wystarczy, to i skrzynia, dobra, skrzynia, jeszcze skrzynia. Ojej, skrzynia. Tu jest skrzynia. Whip, pam, dum. Ok, gotowe. Dum i gotowe. Więc tak, to mamy. Jeszcze jeden energy cel się przyda, ale to później. I do góry znowu. Dobra, jesteśmy w górze. Patrzcie, ten cel jeszcze się nie napełnił ani troszeczkę. Znaczy napełnił się, ale nie widać tego. Jezu, ile to jest? 50 milionów? Raz, dwa, trzy. Tak, 50 milionów. Dobra. Teraz hover mode, please. I ustawiamy wyjście. Tu. I teraz na samy dół. Nie jestem pewny, jaka jest przepustowość tego kabla. Czy ona jest nieograniczona, czy jednak ma ograniczenie. Dobra, w dół. I czy nie ma strat, ale chyba nie ma strat. Nie jestem pewny. Na sam dół. Tak jak już mówiłem, tesseract nie jest tutaj dobrym rozwiązaniem, bo on jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli transportujecie małe ilości energii, ale przy dużych to 20% jest naprawdę sporo. Jeżeli byście na przykład transportowali milion, bo Boże, jeszcze więcej tego. Jeżeli byście transportowali milion, to byście tracili 200 tysięcy? Tak. Nie. Tak. No. To jest naprawdę sporo. Pum. A jeszcze więcej będę potrzebował. Tak czuję. Widzicie, ile to kabli idzie na to? Dwa staki. Jeden stak już zużyta. To dopiero tam? Masakra. To gdy miał robić te kable niebieskie, to ja bym się prędzej chyba posrał, niż bym to zrobił. Naprawdę. Tamte to jest drożyzna i naprawdę jest masakra. Ciągniemy kabla! Już dawno nie ciągnąłem kabla. Kurde, stęskniłem się za tym. No, wy też pewnie się stęskniliście za ciągnięciem kabla przeze mnie. To jest takie trzymające mnie na duchu, że normalnie lubię ciągnąć kable. Oczywiście tylko te energetyczne. Żadne mięsne kable, nie lubię mięsnych kabli, są złe. Ktoś tu obok mnie umiera. Ale nie, mięsne kable są B. To nie. Energetyczne są fajne, bo są kablowe, takie miedziane, niektóre takie twarde i sztywne, ale nie dociągnę, nie? O Jezu. Masakra. Jestem na...
O, dużo więcej kamienia. Pamiętajcie, dzieci. Mięsne kable są złe. Chyba, że jesteście dziewczynami. Skończ już! Czemu? No... To takie edukacyjne. No co? Zabijam cię wzrokiem. Aha. Dobra, dociągnęliśmy kabel. Orgazm. Lol. I teraz na górze musimy na dole musimy postawić energię teraz jakąś tutaj cokolwiek, co pomieści energię, może być to, ale ja tego nie zrobię, chociaż nie, mam 4 enderium. Ty, to ja to zrobię jeszcze jedną, ale nie będę was związał kolejnym craftowaniem tego, więc poczekajcie chwilę. Dobra, więc teraz szybko craftimy sobie najlepszy cube, ponieważ najlepszy ma 2000 przepustowości i nie wiem jak to powiedzieć. Wejście i wyjście 2000, więc musi być ten najlepszy. Inaczej się nie da. Kobel, czekaj, bo ja zgubiłem się tutaj. Co ja potrzebowałem do tego? Ej, no poważnie, zgubiłem się z tym. A, lead, dobra. Tak myślałem, że lead. Więc to jest tak. I to jest tak. I mamy kolejny najlepszy Energy Tel, który nam bardzo się przyda. I tu jest nasze kochane wyjście. Dobra. Wyjście. O, chwila. To się zniechalo. To się jest bardzo niechalo. Czyżby było ograniczenie? O kurde, teraz na samą górę lecieć to jest masakra. No. Coś nie chce nam to działać. A powinno. What the fuck? Chyba jest ograniczenie. Masakra, zmiana planów. Dobra ludzie, wiecie co, nie ma problemu, bo po prostu ten kabel szukał na minusie, czyli w dół ujścia energii, po prostu doszukał się na minus 190 coś tam, bo tyle ma wysokości to i już jest dobrze. I teraz piszę powering to connections i energia idzie w dół, więc jest dobrze. Jest mega, super mega. Tylko nadal to, że energia idzie w dół, to nie jest dobrze, bo mamy za mało wiatraków, to oznacza. A jak jest za mało wiatraków, to jest źle. Więc teraz w dół znowu. Musi być więcej przepływu. I teraz tutaj energia idzie w górę. O! Ustawimy sobie output. Nie, chwila. 2000, tak gadałem. Dobra, input, idzie max, a niech będzie max, co mi tam. I znowu na górę, fuck. I teraz jeszcze tutaj ustawiamy maksymalny input i maksymalny output. O, teraz idzie dużo szybciej w dół. Jak ja to kocham. No, ale bynajmniej działa, tak jak powinno. I w dół. Nienawidzę w górę chodzić. Jezu, wyhamuj. Dobra, sprawdźmy. Dobra, jest, to jest zrobione. I teraz podłączenie tego kabla, to nie będzie problem. No, będzie super mega śnie. Tutaj i tu będzie kabel leciał i tu. Możemy nawet ten użyć. Tylko musimy zrobić drugi energy i to, co na górze było. Nie, wiecie co, ja użyję tego tutaj. No bo tak jakoś nie jest to złe. Nie chcę, żeby to ciągnęło wszystko, a to ma ograniczenie, jeżeli chodzi o przepływ prądu, więc mi to pasuje. O, akurat starczyło. Super. A żeby sprawdzić, jak tutaj to szybko idzie, to muszę się pozbyć tego. No, może być tak. Albo nie. Całkowicie się pozbędę. Wsio. Więc będę patrzał tutaj, jak szybko przepływa to. I w ogóle muszę zobaczyć, czy to jest... A, zapomniałem o tym. Pum, pum. Dobra, super. Mega. I idzie w dół. A to nie rośnie, bo dużo więcej energii potrzebuje. A to idzie w dół, mimo że przepływ przepustowość jest niska. Masakra. Tam to idzie w dół, to idzie w dół. Za mało wiatraków. Dobra. Zamienimy sobie te wiatraki, damy na górę całkowicie. Ten prąd cały będzie przebudowany, wszystko będzie szło z tego. No
i będzie dobrze, bo to jest ten najlepszy, więc to nie powinno być problemem. Zbieramy wiatraczki, chociaż tylko jeden wiatraczek powinien być, nie, dwa, jeszcze trzy, dobra. Dobra, akurat będzie starczyć i znowu robimy coś, czego nie lubię. To wyrzucę? A, dobra. Teraz zrobimy coś, czego nie lubię. Lecimy w górę. Masakra. Jesteśmy w górze i teraz oczywiście... O, nie, mam drewno, super. Mega. I teraz sobie postawimy wiatraczek tu i tu. I jeszcze jeden tu. O, idealnie. I ostatni kabelek tu. Super. Mega śnie. Wszystko idzie w dół. To idzie w dół. To idzie w dół. Ile poweru? Ja pierdzielę ten power. No to nie idzie w górę, więc jeszcze jest za mało wiatraków. Ojeju. Ale one zasuwają. Czujesz, jakby z takiej łopaty dostać? Z takiej łopaty by została, to by... Wow. Stoję sobie w wiatrakach. Czujesz się jak w blenderze. Blender. Dobra. Nie bawimy się. Ha, ile wiatraków jeszcze tu mogę zrobić? Bo tu mogę jeszcze po tej stronie postawić i kabel dać tutaj, więc tu będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 12 wiatraków dodatkowe idzie. Ej, kabel dużo dłuższy, więc może damy po prostu w tą stronę. Mniej straty w kablu. Chodzi mi, że mniej będę musiał skracić tych kabli. O, wyhamowałem. A tu idzie nadal w dół. Bo patrzcie, ile krwi przebywa przez tą chwilę. Wow, szaleje. Po prostu szaleje. Masakra. Super. Cieszy mnie to. Dobra, to był koniec tego odcinka. My zrobiliśmy sobie taką fabrykę energii. Taką fajnie tutaj. O, w końcu to powinno być już dawno zrobione, ale zrobiłem teraz i jeszcze tylko to muszę podłączyć. Ojojojojoj. O, szybko, szybko, myśl, już wymyśliłem. Tak. Zrobimy też na szybko, tak. Tak, po prostu stali i po prostu postawimy sobie, znaczy postawimy. To może być... Dobra. Już wiem, jak to zrobię. Jeszcze jeden poproszę. Bardzo. Tu już nie ma prądu. Masakra. Jak tak może być? Tak. Tak. I to podłączę. Ja niech idzie. Tutaj. Czemu nie? Chociaż może dałem pójść. Też nie jest złe. Niech idzie górą. Lubię kable w górę, w górze. Jak są takie wiszące. O, super. Mam jeszcze więcej stali tu? Ty. Mamy dwa. Super, szukaj. Szukamy stali. Jak zobaczycie stal, to krzyczcie. O, jest. Super. Dzięki za podpowiedź. Gdzie jest stal? Szuszu. Dobra, ciągniemy kabla. W bok. Dobra. Jestem panem ciągnięcia. Nie, to źle tam brzmi. Nie kończ. Dobra. Bum i bum. Jest! Ile mamy. Jezu, te kable tutaj będą. Będzie to pajęczyna normalnie się zrobi. Prędzej czy później. Ale prąd jest! I to nawet dużo. Całkiem sporo. Drzewo. Dobra, w następnym odcinku musimy coś zrobić z tym drzewem i zbudować więcej coke OMD-ków i zrobić automatyczną produkcję jeszcze innych źródeł prądu, czyli teoretycznie będziemy robić biogas engine'y, jakieś tam duperele, srele i jak tak dalej, i tak dalej. Elektrownie na creosote oil, bo tego creosote oila nie potrzebuję w ogóle, można powiedzieć. No. A tu już mamy zero.
Nie fajnie. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Ła, odbiło mi się. I do zobaczenia. Pa, pa. Na razie.